Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy. Na kolejnym skrzyżowaniu. Zresztą. Słoneczny dzień. No i teraz, drodzy Państwo, chcielibyśmy przedstawić problem. Problem, którego ja nie rozumiem, aczkolwiek Mirosław spróbuje go wyjaśnić. Może ja go nie rozumiem, ale spróbuję wyjaśnić. To lepiej... Bo jest bardzo skomplikowany wbrew pozorom. Bardzo. W każdym razie, Mirek, oddaję Ci głos. No dobrze, dobrze. To trzymaj ten mikrofon i ja powiem, proszę Państwa. Chodzi... O znak D40, strefa zamieszkania. To szalenie popularny znak, dlatego że jesteśmy w tej chwili co prawda w centrum, nie, miasta, ale większość w ogóle ludzi to żyje na północy, znaczy na północy miasta oczywiście. I na tych blokowiskach jest też bardzo dużo takich znaków. Wybraliśmy się tutaj, bo było nam bliżej, ale co Państwa spotka, jak miniecie ten znak? Może spotkać wielka niespodzianka, bo jak będziecie jechać bez świadomości, co ten znak oznacza, to możecie na kogoś najechać, możecie doprowadzić do kolizji drogowej, możecie najechać na dziecko. A dlaczego? Otóż ten znak dla Was, on w zasadzie pozbawia Was większości Waszych praw. Tak naprawdę tam wjeżdżając, to wszelkie prawa mają przede wszystkim mieszkańcy, a zwłaszcza mieszkańcy, którzy chodzą. Czy wiecie, że za tym znakiem każde dziecko ma prawo sobie chodzić dowolnie, nawet bez rodziców, a jednocześnie pieszy za tym znakiem ma bezwzględne pierwszeństwo wszędzie. Wjeżdżając tam musicie ustąpić, nie trąbić, nie dyskutować, jak on sobie będzie szedł środkiem, to próbować, no nie wiem, szybko odkręcić i mówi: halo, jadę, przepraszam, może pan się odsunie. Pieszy ma prawo i chodzić po wszystkich tych dróżkach, drogach, które uważacie za drogi do samochodów. Takie jest prawo tego znaku. A ile możecie, z jaką prędkością jechać? Otóż maksymalnie 20 na godzinę. Tutaj apeluję do tych młodych ścigantów, żeby właśnie uzupełnili swoje wiadomości, prawda, bo widzę tu często jadące szybko samochody, nie powiem jakiej marki, ale w związku z tym pamiętajcie, wy tu ponosicie jako kierowcy samochodu, motocykla, roweru nawet, ponosicie wszelką odpowiedzialność, jeżeli najedziecie na dziecko, na pieszego i mówię, nie możecie go znikąd zgonić. Tu w zasadzie nie potrzeba żadnych przejść dla pieszych, co prawda spółdzielnie je tu malują i tak dalej, ale nie trzeba żadnych malować przejść dla pieszych, bo piesi mają tu bezwzględne pierwszeństwo. Bardzo proszę o tym pamiętać, dlatego że wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, ale jeżeli spowodujecie jakiś kolizję z pieszym, jakiś najedziecie na kogoś, on wyskoczy Wam za samochodu, Wy będziecie za to odpowiadać. Mówię, nie ma tutaj czegoś takiego pojęcia jak wtargnięcie w ogóle. Tutaj po prostu pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, a Wy musicie poruszać się bardzo, bardzo powoli, maksymalnie 20 na godzinę. I teraz rowerzyści, Wy tu też nie macie pierwszeństwa. Jeśli chcecie skorzystać z prawa pieszego, zejdźcie z roweru i wtedy to macie też bezwzględne pierwszeństwo. Ale jak jedziecie rowerem, to też musicie wszystkim pieszym ustąpić. Tak mówi definicja tego znaku właśnie. I to wydaje się, że to jest taki wyolbrzymiany problem, ale jak dojdzie do jakiejś kolizji, to już. Jeżeli chodzi o samochody, tutaj na tych drogach decyduje tak zwana
prawa wolna, prawo dla samochodów, które zbliżają się do jakichś takich małych skrzyżowań. Tu też jest problem na tych osiedlach i na tym, i na tamtym, że niepotrzebnie też spółdzielnie robią takie przejazdy z ulicy na ulicę i te przejazdy powodują to, że masa kierowców niepotrzebnie wjeżdża w te osiedla, bo sobie chce przejechać i skrócić z ulicy na ulicę. Tutaj na tym osiedlu jest na przykład klasyczny przykład przejazdu z Utraty na ulicę Noniewicza. Zamiast na środku osiedla zamknąć ten przejazd, prawda, gdzieś na wysokości Urzędu Skarbowego, żeby można było dojeżdżać z jednej i z drugiej strony, to masa samochodów wjeżdża zupełnie niepotrzebnie i sobie skraca w ten sposób drogę. Ale widząc ten znak, pamiętajcie, może być bardzo niebezpiecznie. I teraz druga sprawa. Mamy tutaj... Ja mogę dodać, Mirku, coś? Skrzyżowanie? No, do tego, co ja mówiłem wcześniej. Dobra, okay. Drodzy Państwo, okay. Ja zostałem przygnieciony, to wiedzą, bo nie miałem świadomości, że tam już jest dziki zachód i tak. Tam nie ma żadnych praw. Nie ma. Dla samochodu. I to, wszystko piesi mają. Żartobliwie, ale powiem Państwu szczerze, że nie zwracałem na to uwagi, ja prywatnie, osobiście. Może to na coś zwróci Państwo uwagę. Na to zwróci przynajmniej uwagę i trochę te postępowanie zmieni się. No się do inaczej, może bezpieczeństwo poprawi się w ten sposób. No i Mirku, jest temat tego sygnalizatora. Temat rzeki McDonalda. Że załóżmy najpierw, że wjeżdżamy do McDonalda prawidłowo z tamtej strony od Utraty. Szczęśliwie wyjeżdżamy. Nie. Stamtąd? No, próbujemy szczęśliwie wyjechać, bo później musimy wyjechać tamtędy. Wjechać możemy również od Utraty. Wjechać tędy, ale od Utraty. Od Utraty wjeżdżając tędy, proszę spojrzeć. Nie ma tej niebieskiej tablicy. Ten McDonald's jest wyłączony ze strefy zamieszkania. W związku z tym, co to znaczy? Tu jest jakby droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna, nawet nie strefa ruchu, bo gdyby była strefa ruchu, to miałaby taką tabliczkę, ale w strefie ruchu obowiązywałyby prawa wszystkich dróg publicznych, w związku z tym oni tego nie wprowadzili, to jest droga wewnętrzna, postawili sobie 10 na godzinę. Ale teraz, Mirek, przerwę. Ważne. Teraz, Maćku, drogi, widać, że nic nie widać. Że nic nie widać, że nic tak nie jest. Widać. Tak jest, właśnie. Witamy, o. Jest, ale jest tutaj znak stop. Drogi panie, znak stop. Jak w prawo? Bardzo dobrze? Bardzo. No właśnie. Jest znak stopu, proszę spojrzeć. Gdzie? Ale, no jest tam no znak ale stopu. Jak się ustawili. Wychylić? A, nie, ale jest znak stopu, ale to wcale nie znaczy, że to problem jest rozwiązany, bo tak, stajesz znak stopu, a z tej strony, z drogi wewnętrznej, też bez prawa i tutaj właśnie jeden pojazd, który jedzie od McDonalda właśnie, to wyjeżdża jakby z drogi wewnętrznej, drugi tutaj też nie ma prawa pierwszeństwa, bo ten znak mówi, że zawsze wyjeżdżając, odwoławczy znak mówi, że włączamy się do ruchu. Nie mamy. I teraz tak, dwa się spotykają, tutaj jest sygnalizator czerwony, tamci nie mają sygnalizatora i zapala się zielone światło. W tym wypadku ja rozumiem, że ten pojazd, który stąd wyjeżdża, ma prawą zajętą. Bo obydwaj włączają się do ruchu w zasadzie, bo nie są to drogi publiczne, więc ten ma prawo i powinien wpuścić tego, który wyjeżdża z McDonalda. A ten czujnie powinien kombinować, patrzeć tam gdzieś na prawo, kiedy będzie te zielone, bo zielonego nie ma, nie? Ale te czerwone się zmienia tam wtedy na zielone, okej, to ja pojadę, gość tutaj sobie wyjeżdża, a mówi, stop gościu, ja mam pierwszeństwo, bo ty masz moją prawą zajętą. Dobrze kombinuję? To znaczy, wydaje mi się, że tak, ale ja to też... Ale my amatorzy jesteśmy. To ja inaczej to odbieram. Ja jeszcze, jak jeszcze chodziłem do szkoły, to pamiętam, jak jeździliśmy na zawody kartingowe, to tak. Takie sygnalizatory stały tak. I to były do startu. I ja to tak odbieram. Obserwuję, obserwuję. Tak? W 80-tych latach tak, mieli obserwuję, jak się zapala, nikt mnie na się którym torze, nie zatrzyma mnie. Oczywiście nikomu nie wchodząc w kolizję toru, tak? Ale mniej więcej ja tak odbieram. By trzeba być bardzo czujnym. Tak. Inaczej. Zdecydowanie. Śledzić, co się tak dzieje. Jest. Tak jest. I nie ma czasu na zastanowienie, pomyłkę. I jak odbierze się tę torbę z tymi hamburgerami, postawcie ją do bagażnika albo tego, nie trzymajcie jej na siedzeniu obok, nie sięgajcie do niej, bo tu może was zaskoczyć ruch drogowy. Schowajcie ją z tyłu, poczekajcie, aż dojedziecie do domu. No, nie jedźcie od razu. I taka drobna to konkluzja. To jest. Już o tym skrzyżowaniu sam oglądałem wiele programów i o tym sygnalizatorze, o tym wyjeździe i tu nic nowego my nie przedstawiamy.
No nie. Aczkolwiek cały czas ja jest mam problem. Uczucie, jest problem, nie? I pewnie nie takie głowy się zastanawiają, co z tym zrobić. A ja bym do tej zielonej lampki tutaj podłączył kabelek i zrobił tam taką jedną, na przykład zieloną, nie? Kiedy tu się zapala zielone. A że jeden taki? Jeden tam dla nich, nie? Że jak tam się... Żeby mieli wiadomość. Żeby mieli wiadomość, nie? Taką lampkę dostawić zielone, że jest zielone. Może jakieś lustro? No, nie zezwalający na wjazd, może takie, nie. Taki tego... Zaraz będziesz mógł skręcić napis, żeby się wyświetlił na przykład. Prawo. Bo jeszcze teraz mi przyszło do głowy, powiem tak, no Polacy zawsze sobie radzili, bo moje pokolenie, pamiętam, się skończyło dziwny system, potem się zaczął kolejny dziwny i trwa, i sobie radzimy, nie? No i my sobie pewnie i z tym poradzimy. No. Nie mamy wyjścia. Wiesz, no tak, no jakby nie patrzeć, no niestety, prawda, no to jesteśmy, prawda, ofiarami dwóch systemów. Jesteśmy super. Przed wolnością i teraz mamy wolność i też. Bez polityki. No oczywiście. W każdym bądź razie, Mirku, podsumowując. To ty powiedziałeś, ja się, to nie ja. Podsumowując. Więc tak, podsumowując, tak jak zawsze, pamiętajcie, że droga, strefa zamieszkania to jest dla was, prawda, można święty powiedzieć, tor przeszkód, święty graal, tak, dla święty graal taki, żeby dbać o bezpieczeństwo tych mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi, jak przyjedziecie o to do McDonalda, to pamiętajcie, że wyjeżdżając z niego trzeba stroić uwagę swoją przy wyjeździe, bo tu może dojść do kolizji. Bo to, że my tam coś próbujemy wyjaśniać, to nie znaczy, że nasi wszyscy kierowcy przyjmą to do wiadomości. Także myśl i przewiduj, nie jesteś sam na drodze. Ciągle aktualne hasło z lat 60. Chyba. Albo dokładnie. Bo to już, ja już wtedy umiałem czytać. Ja wiem, i wtedy też kobiety na traktory. W każdym razie, drodzy państwo, kobiety na traktory. Były, tymi były. Zasuwały tym, jak on, bulldog się nazywał? Do zobaczenia. Jednotłukowy taki. Bulldog nie wiem. Ursus. No.